Siema, witam na nowym kanale. Kanał nazywa się Nrewet Sport. Bitwa tutaj po lewej stronie. Kanał będzie poruszał tematykę sportową. A więc jakie będą tematy na kanale? Ogólnie będą tematy związane z naszym organizmem, czyli jak funkcjonujemy, co się dzieje, jak coś się dzieje, na przykład jak biegniemy. Nie mówię tutaj na przykład tylko o jednorazowym wysiłku, ale też o tym, co się dzieje z organizmem pod wpływem regularnego uprawiania, na przykład biegania. No i myślę, że tego typu rzeczy będą. Myślę, że odcinki będą się na początku ukazywały raz w tygodniu. Pierwszy najprawdopodobniej będzie jeszcze dzisiaj, czyli w niedzielę, jak mi się go uda zmontować. A dalsze odcinki, no to już też tam, no, znaczy na początek na pewno będzie to niedziela. A dalej zobaczymy, jeśli się kanał rozwinie, to na pewno te odcinki będą częściej. Ale to jest tak na początek, żeby zobaczyć, jaki będzie odbiór mojego kanału. A tak ogólnie to czuję tremę, żeby mówić do kamery. Wiem, że jeszcze mnie nie widać. Na razie jeszcze się chyba nie odważę, żeby pokazać swoje gęby. Ale to nie jest takie ważne. Myślę, że w późniejszych odcinkach na pewno będzie taki odcinek, gdzie się... Zresztą kogo to obchodzi, jak ja wyglądam. Ale tak jak mówię, stresuje mnie mówienie do kamery jako do nagrywania. Nie jako, że widać mnie, to też, tak? Ale to, że mówię, nagrywam to, a później gdzieś to publikuję. I to też jest gdzieś tam jakiś sposób mój, żeby sobie poradzić z tą tremą przed wystąpieniami publicznymi. Mam nadzieję, że dużego hejtu nie będzie, a zresztą co się przejmować ludźmi, których nie znam. Ważne, że próbuję. Dzisiaj na kanale, przy okazji tego pierwszego odcinka, pokażę wam bulwary Wiślane. Lubię tu przychodzić, jest to fajne miejsce. Jest tu kilka knajpek, w których się można napić kawy czy coś zjeść. No teraz jest okres zimowy, w większości są one pozamykane, ale tutaj widzę green. Cafe Nero jest otwarte. Myślę, no, sporo ludzi. Ale może później, jak będę wracał, zajdę na jakąś kawę i ciacho. O, tam po lewej stronie widać Stadion Narodowy. Dla mnie też szczególne miejsce. Ja pamiętam jeszcze stadion przed tego obiektu, którym jest teraz, tak? Czyli tutaj, gdzie są rozgrywane mecze, był słynny Jarmark Europa. Tam jeździło się na zakupy po buty, spodnie, płyty, tego typu rzeczy. A teraz mamy bardzo fajny stadion. Tam też zaraz skończyłem maraton. Na płycie boiska. No wiadomo, wtedy boiska nie było, tylko sam beton. Ale niesamowita sprawa. Szkoda, że już nie ma mety maratonu warszawskiego właśnie na Stadionie Narodowym. Bo uważam, że była to niesamowita atmosfera. Można się było poczuć jak ci zawodowi sportowcy, którzy na co dzień występują na międzynarodowych arenach sportowych. No tutaj z przodu taki taras widokowy jest. Ja się boję na niego trochę wchodzić. No, w wysokości, tak, niby mała wysokość, ale ja się boję. Czy wejdę, tak? Ale gdzieś tam nie jest to z taką... Pokażę, może wejdę. Nie czuję się pewnie, wchodząc tutaj na górę. Ale wejdziemy. Zakaz przebywania podczas burzy. Burzy nie ma, to wchodzimy. Ja troszeczkę się boję. No, zaraz wam pokażę. Jak bardziej się skupiam na nagrywaniu, to mniejszy sprzyja dyskomfort wchodząc tutaj. O, tutaj tak wygląda. Ładnie tu widać. Tylko tutaj nie zgłosimy, bo
przynajmniej czuję się pewnie, tak jak mówiłem. No i tak jak już mówiłem, uciekamy na dół. No oczywiście, żeby się dostać na bulwarin, trzeba przechodzić przez jezdnię, są porobione tunele w kilku miejscach. Proszę bardzo. Coś tutaj, coś ala taka plaża. W lato jest więcej piasku, ludzie się tu opalają. Dla miastka plaży. Napisane, zaraz zobaczymy. Uwaga, przestrzeń techniczna, okresowo zalewana. Sumowanie statku, zachowaj ostrożność, ślisko. Zbliżanie się do krawędzi na przykład na własną odpowiedzialność. Trochę biegaczy dzisiaj na bulwarach jest. No tutaj mamy mapkę bulwarów. Co się znajduje tutaj? Gdzie mamy toaletę na przykład, gdzie jest plaża, scena, tarasy, trampoliny, altany, fontanny, jest bar mleczny, galeria, kraina lodów. Tak jak wspomniałem, w większości tutaj tych rzeczy, no tych obiektów to jest nieczynna teraz, bo jest okres zimowy. Ale dla to jak najbardziej wszystko jest otwarte. Mimo że coś remontuje. Dobra, idziemy dalej. Tutaj mamy otwarte czy zamknięte? No tutaj mamy akurat zamknięte ten lokal. Dalej. To Wisła. Kraina lodów zamknięta, bo zimno. Dochodzimy do miejsca, gdzie znajdują się fontanny. No oczywiście one teraz są wyłączone, bo teraz jest zima. O, i tutaj są właśnie te fontanny. Będzie lato, to też to nagle. Po lewej stronie plaża, troszeczkę większa od tej, co wcześniej mieliśmy. Rajda dla dzieciaków, można sobie poskakać. Czyli miejsce na spacer z całą rodziną. O, a tam w oddali to jest budynek Centrum Nauki Kopernik. Też miejsce warte odwiedzenia. A tutaj tak, a tutaj mamy toaletę. W tym budynku. Dalej mamy knajpę, to jest chyba Bella Italia, jeśli dobrze widzę napis. Chyba jest jedna z niewielu knajp, która jest obecnie czynna. Ona jest chyba czynna przez cały rok. O, tutaj się znajduje Bella Italia. Plaża. Po lewej stronie też kolejna knajpa. A to nie wiem co to jest. Budek kręgosłup. Tutaj wejdziemy. Nie wiem co to jest. Co mam przedstawiać. Coś jest napisane. Powiem, bo nie wiem, więc się nie będę wymądrzał. Idziemy dalej. O, kurczę, tego nie widziałem. Huśtawki są. Dalej o hamakach wiedziałem, ale że huśtawki to nie wiedziałem. Planetarium Centrum Nauki Kopernik. Most Świętokrzyski. A pod mostem będziemy mieli siłownię na świeżym powietrzu. No i skatepark do jazdy na
na deskorolkach, hulajnogach czy też rolkach. Na górze po prawej warszawska syrenka. Kolejna się znajduje na rynku Starego Miasta. Ale ta jest chyba największa, jeśli się nie mylę. No. Z tej strony jest fontanna, ale chyba jest wyłączona. Podejdę, zobaczę. Tak. Na ten moment jest wyłączona. Nie stamtąd, tędy i tam w dół. Tutaj mamy pana, który rączki do góry wyciąga. To troszeczkę ktoś przyjara, widać, że się palił. Co to jest? Praca powstała w ramach projektu Sztuka na Brzegu, organizowanego przez Centrum Myśli Jana Pawła II. Projekt uzyskał dofinansowanie ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Bo już jakieś skurczybyki go podpaliły. A w tym miejscu tutaj, w lato, znajdują się hamaki. Widzę, że na zimę zostały ściągnięte. Tutaj mamy Stadion Narodowy w całej okazałości. No i wyremontowane bulwary mniej więcej kończą się w tym miejscu, a będą się ciągnęły jeszcze dalej, aż do portu Czerniakowskiego. Nie wiem, w jakich latach te bulwary będą dalej robione, ale wiem właśnie, że do portu Czerniakowskiego gdzieś tam one mają tam być dalej robione. No i każda część tych bulwarów ma mieć swój klimat. Gdzieś tam ma troszeczkę inną tematykę. Gdzieś tam co innego będzie na niej można było robić. No i co? Doszliśmy do końca. Listwa płynie. Tam Stadion Narodowy. I to chyba będzie koniec pierwszego odcinka. Troszeczkę inny był na przywitanie. Nie do końca związany z tematyką, o której będę mówił, no ale może to też jest ciekawe. Pokazywanie miejsc, w których jestem. Mówienie o nich. Zobaczymy, jak to się rozwinie. No to co, trzymajcie się.